Teraz ciekawa rzecz, bo Germanie nie mogą się zdecydować, czy smal, smal znaczy wąski, czy też może mały. No, jak coś jest wąskie, to niekoniecznie jest małe. Wąski i ciasny, tak? Wąski, czyli mniej więcej to samo, co ciasne. To nie do końca jest to samo, ale... Bo ciasny się odnosi do tego, że trudno przez coś przejść, a wąski jest po prostu wąski. No, ale powiedzmy, że jest to bliskie. W niektórych językach nie ma w ogóle tego rozróżnienia, jakie ja teraz poczyniłem w bogatej polskiej mowie. Tak sobie trochę kpię, dlatego że polski język nie jest zbyt bogaty w porównaniu z innymi językami. Niestety to muszę powiedzieć, ale nie jest też jakoś katastrofalny. Dobrze. Na szczęście były rozbiory i oni nas ubogacili kulturą. Dobrze. Na przykład nie tylko chlapiemy, ale też bryzgamy i szprycamy też, tak? No. Dobrze. Ciasny. Po rosyjsku praktycznie tak samo. Tiesny. A Germanie właśnie dzielą się tutaj na to, co oznacza... Anglicy oczywiście nie powiedzą tak jak w Szwecji small albo smal, jak Niderlandczycy, tylko powiedzą narrow, narrow. I narrow jest raczej bliższy do francuskiego estre albo serré niż do jakiegoś germańskiego słowa. Niemcy powiedzą eng raczej, eng. Natomiast Włosi i Hiszpanie mają estrecio i stretto. I teraz jak mamy słowo cieśnina, następne słowo, ciasny połączymy ze słowem cieśnina, to za chwilę będzie słowo cieśnina, to będą to jedyne języki, w których cieśnina i ciasny to jest dokładnie tak samo.